przebrałem się w bodery, a teraz wejdę, żeby dotknąć fizycznie ten wrak, żeby go zaliczyć. Jest to drugi wrak, który w tym roku odwiedzamy. A my mamy swoje szczęście. Znajomi poszukiwacze trafiają złoto, a my tylko albo aż srebro. Czyżbym znowu miała szczęście do tych fajnych sygnałów? Schylam się po niego. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was serdecznie. Dzisiejszy film to poszukiwania na Mierzei Wiślanej, a dokładnie w Krynicy Morskiej. Przyjechaliśmy tutaj też oprócz poszukiwań, co zrobić? Zobaczyć wrak statku. Wrak statku. Jeszcze musimy się doczłapać z parkingu nad morze w miejsce docelowe, ale jak widzicie, nie jest to łatwe zadanie. Przez krzaczki. Już prawie dotarliśmy. Z tymi bagażami ciężko się przedostać przez ten piasek nadmorski. I jesteśmy na miejscu. Wrak statku, a dokładnie warki, która zatonęła tutaj w okresie II wojny. Warki, już ci o warkach tutaj myśli. Ale nie o tej warce, nie o tej, która zatonęła podczas II wojny światowej, mieści się za nami. Ja się przebiorę i wejdę, dotnę ją fizycznie, nagram fajne kadry dla Was, a później będziemy prowadzić poszukiwania w tych okolicach, gdzie jesteśmy. Przebrałem się w bodery, a teraz wejdę, żeby dotknąć fizycznie ten wrak, żeby go zaliczyć. Jest to drugi wrak, który w tym roku odwiedzamy. Pierwszy był w miejscowości Piaski. Film z tamtej wizyty i jak wygląda wrak w Piaskach możecie zobaczyć w linku powyżej. Natomiast ten jest drugi. Jestem bardzo podekscytowany, bo chciałbym go już dotknąć. Chciałbym zobaczyć kawał historii sam osobiście na żywo. Wziąłem kamerę, zarejestruję to, co będzie pod wodą. Zobaczycie to sami. I ku moim oczom wyłania się foczka z morza. Dotknięty wrak statku odhaczony, jestem przeszczęśliwy. Natomiast w chwili obecnej woda narzuciła bardzo dużą ilość piasku na pozostałości tego statku. No i ten zarys jest dosyć słabo czytelny. A teraz to, co najbardziej lubię, czyli poszukiwania na plaży. Ja zajmę się tutaj tą częścią lądową. Krzysiek poszuka w wodzie. Oddaliliśmy się trochę od miejsca tego wraku, żeby było bezpiecznie chodzić. Thank you.
spójrzcie, tutaj wyciągam, także zapowiada się ciekawie. Morda mi się cieszy. 5 groszy polskie. Także wracam z powrotem. Mam sygnał jak dzwon. Zaraz zobaczymy. O, mam już koszyczku, zobaczcie. I za pierwszym razem jak ślicznie wyszło. Piąteczka. O! Jeszcze bym się zgubiła. Na szczęście. Oby więcej takich nam wychodziło. A jeżeli chodzi o bursztynu? Ale już nie, to wykrywaczem bursztynu nie, ale takie rzeczy się robią. No, już się opłaciło. No już się opłaciło. A jak ale... w ubiegłym roku we wrześniu był, to złoto wątkę znał. Ale inny poszukiwacz? A inny chodził, ale on chodził. Znaczy, szkoda go był. Dzień, dwa razy dzień. A my mamy swoje szczęście. Znajomi poszukiwacze trafiają złoto, a my tylko albo aż. Srebro, ale jeszcze jest a napisami jakimiś, ale później sobie to. Dobrze, dobrze. Do widzenia, później to sobie odczytamy. Także może oddaję to, co inni zostawili czy zgubili. Tu jak widzicie jest zejście, wyjście albo wejście i znalazłam tutaj złotóweczkę. Także nie jest źle. Chyba jest coś w tym koszyku tam u Krzyśka. I co tam? Piątaczek. Zaraz zobaczymy. Już się cieszę. Piąteczek? 5 złotych. Ja tu relacjonuję wszystkim, co ty tam mówisz. Szumię, szumię, opalę, dobrze nie słyszę. Ale tym razem piątka. Bardzo dużo żelazka tutaj jest. No i takie rodzynki też się trafiają. Także mega. Cieszę się niesamowicie. Jeszcze coś tutaj jest. Ale to już wyciągniemy propointer. Gdzie to jest? No, gdzieś. Kurczę. Było i się zmyło. O, o. A, myślałam, że moneta. Kawałek zrywki. Ale tak się przez chwilę zaświeciło, myślałam, że złotóweczka. I znowu kopię. No, wywal się jeszcze. Tym razem tylko albo aż 50 groszy, ale to już tutaj trochę poleżało, także, ale wcale mnie to nie dziwi, bo z boku obok nas jest bar, także było pite, było jedzone, no i też było zgubione, albo po prostu jak był sztorm, to z tego suchego piasku, gdzie chodzi Ewelinka, zawsze zostało to wciągnięte do morza. A ja to znajdę. Zaczepiamy. Pani pyta się, czy szukasz tym bursztynu. No nie, wykrywacze nie służą do szukania bursztynu, tylko przedmiotów wykonanych ze stali szlachetnej.
wchodzę w tym miejscu, jest bardzo dużo sygnałów żelaznych, a między nimi są te sygnały właściwe, które nas najbardziej interesują. Zobaczcie, co tym razem udało się znaleźć. Muszelki, kamienie. Kamienie, muszelki, ale i to wpadło i razem z tymi kamieniami 2 złote. Także cieszę się bardzo. Za chwilę będę wychodził z tej wody, bo już przemarzłem. No i postaram się tutaj tą strefę od lustra wody w głąb plaży przeszukać. Jeżeli na odcinku powiedzmy 100 metrów wychodzi tyle rzeczy, to mam nadzieję, że i na piasku tak będzie. Ale to muszę wyjść i szukać, dopiero się przekonam. A wy zostańcie ze mną, przekonamy się wspólnie. A zanim ruszę dalej na poszukiwania, muszę ściągnąć te wodery, założyć spodnie. Na międzyczasie pokażę wam to, co udało już mi się znaleźć. Całe podsumowanie oczywiście zrobimy na koniec filmu. Natomiast to jest to, co tutaj udało mi się wyciągnąć z morza. Cieszę się bardzo, bo tak naprawdę mało chodzę w morzu. Moi znajomi, koledzy, przyjaciele wchodzą do wody i znajdują bardzo dużo. Ostatnio byliśmy nawet wspólnie na poszukiwaniach nad morzem. Nasz przyjaciel znalazł złotą obrączkę. Skusiło to też przy okazji mnie. Ja mam srebrną obrączkę, ale też mam z wody 7 zł i 7,55. Także czy coś jeszcze wyjdzie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję. 2 sygnały koło siebie. Krzysiu ma tam. Ja mam tu. Najpierw zobaczymy, co jest u mnie. Mam 2 złote, dziubasku, to może ty będziesz miał monetę, skoro tak blisko siebie. Możesz mnie wyręczyć, tam gdzie wbiłem sitko, tam jest sygnał, także zobaczysz. Czekaj, skitram. Będzie fajnie, jak będą 2 monety z jednego miejsca, ale to za chwilę się przekonamy. Wysokie, tu będzie 5 złotych. Wysokie ID jest, no. No, żebyśmy się nie zdziwili tylko. Jak będzie kapsel. Nie, za mocno bije. Ty masz bidę. Ty masz bidę, bo masz tylko kapselka. No ale biło, jakby było 5 zł. O. Tu też coś. Albo wycina. Szukam, może będą jeszcze jakieś monety. Jest moneta. Generalnie plaże są. Krynicy, znaczy plaża, na której jesteśmy, jest bardzo czysta. Nie ma dużo śmieci. Kilka kapsli, 1 zrywka, no i teraz też 5 groszy. Także pomalutku, pomalutku coś się zaczyna też pokazywać na suchym lądzie. Kolejny fajny sygnał. No, kolejny fajny sygnał na śmieciucha. Chociaż. No, niestety, nie mam się czym pochwalić. Kolejny fajny sygnał na śmieciucha. Najpierw był kapsel, a teraz sygnał zbliżony do ID kapsel, ale zobaczymy, co to będzie. Kapsel innego koloru? Gdzieś tu w sicie jest. Teraz zobacz. O, jak sobie podskoczyła. Jak sobie podskoczyła. Jedyneczka. Złotóweczka. Złotóweczka, także. Tak już mamy trochę tych monet, prawda? Zadowolony jestem. Czyli nie jest źle. Tak ciągle myślę, dlaczego ja wcześniej do wody nie wchodziłem, tylko zawsze po suchym lądzie. Nas, poszukiwaczy, po suchym lądzie chodzi bardzo dużo w sezonie, natomiast do wody chodzi mniej. Nie wiem, czy się nie przestawię na te chodzenie. Ale wytrwałość popłaca, bo jest i kolejna moneta. W tak pięknym miejscu, jak jest krynica morska, szum fal. Nic tylko tu się zakochać. W kim? No w tej miejscowości. A, no. Kolejny sygnał wart uwagi. Zaraz zobaczymy.
tak naprawdę warty uwagi? Już coś mi się wydaje, że nie. Ja tu nic nie słyszę przy tych falach. Gdzieś mi zniknęło. No kurczaczki. Nie. Już myślałam, że kapsel. A jednak będzie to... Nie widzę. Prawdopodobnie jeden grosz. Przeleżały. Jednak się nie myliłam. Coś wartego uwagi. Niby to jeden grosz, ale moneta to moneta. Tutaj mam sygnał. Teraz zobaczymy, co to może być. Co to może być? Jest to gdzieś już tutaj na wierzchu, zaraz to sprawdzimy, co to jest. A, jest, tutaj wystaje, zobaczcie, co to jest. A, złotówka. Także jest złotóweczka. Cieszę się bardzo. Czyżbym znowu miała szczęście do tych fajnych sygnałów? Wylam się po niego. Zaraz zobaczymy. Coś małego. Tu. O, jest. Coś małego, znowu jeden grosz. Zleżały. Szukaliśmy tutaj jakieś 3 godzinki. Zbierzemy nasze graty i idziemy do samochodu. Zrobimy tam podsumowanie. No i pewnie coś przygotujemy. Krzysiek przygotuje do jedzenia. Taką sobie fajną miejscóweczkę znaleźliśmy w cieniu. Nawet mamy podest na kuchenkę. I kawka dla mojego ukochanego. Ale gorąca końcówka. Co ten pan tam w krzakach robi? Jajecznice. Jajecznice? Na masełku. Oh my goodness, ty trzymaj tą patelkę, żeby za chwilę nie wylądowała w tym. Bez obaw. Ja byłem kucharzem, to... Pamięta się ci nie było? Tak jest. Przestawię w ten sposób. Ale naprawdę, jak Makowicz w podróży. A co, ty nie wierzyłaś we mnie? Ja w ciebie zawsze wierzę. I drewnianą łyżką. I masełko, i jajeczka, i zaraz będzie jajecznica. Ale powiem ci szczerze, ładnie. Że... Chyba soli zapomnieliśmy. Ty i tak nie solisz. Ja bym tą jajecznicę przygotowała z 10 minut, a ty za rachciach, babkę w piach i... Bo to jest jajecznica, która... towarzyszy zawsze na biwakach i się ją szybko robi. Moment, się zetnie i będzie gotowa. A tak po co naczynia brudzić, potem to myć, jak to można wszystko w bardziej taki sprytniejszy sposób zrobić. Czyli a jeszcze wtedy bardziej smakuje. Będziesz jadł z patelki? Tak. Ale ci to idzie. No. O. Do tego ogóreczek, kawałek chleba. I po jajeczku. I tak malutko. Proszę cię bardzo, także. Jeszcze do tego kanapeczkę zaraz zrobię z serem. Ogóreczki kiszone są. Ogóreczki.
Także jeżeli chodzi o jedzenie, to powtarzam już się po raz który. One smakuje w plenerze najlepiej. Jakiekolwiek by to nie było, nawet zwykła kanapka z dżemem, chociaż za mną tak zgodniałem, że bułka z masłem i z dżemem chodzi, to ta jajecznica będzie wybornie wciągana przeze mnie. Wyskrobię jeszcze. Także smacznego. Dziękuję. Jeszcze kanapeczkę zrobię. A wrzuciłam ci tu biały chlebek i ten... Ja wolę ten ciemniejszy, nie? Ten ciemniejszy, no właśnie. Ciemniejszy. Kanapka jeszcze i... Kawy nie wylej. Ser i zasiadamy. Smacznego. Smacznego. Jak ja bym miała czekać na ciebie, to bym zimne jadła, tak jak ty jesz zimne. Smaczne jajeczka przygotowałeś? Smaczne, ale głodny byłem, bo jest. No bo my zawsze porę obiadową mamy na godzinę. Woda wyciąga jak nic. No. A pora obiadowa o 13. No właśnie. Masz kogoś. Gdzie ty? Ale soli brak? Mi nie. Powiem ci, że wiedziałem, że to będzie smakowało, ale nie tak wybornie. Bo byłeś głodny. Ja jednak wolę, jak mi ktoś właśnie przygotowuje jedzonko, niż sama miała sobie robić. Pojedliśmy, a teraz nadszedł czas naszego podsumowania tego, co znaleźliśmy dzisiaj na nadmorskiej plaży. Są to dwie piątki, trzy monety dwuzłotowe, trzy monety 1 złotych, 50 groszy, 10 groszy, dwie pięciogroszówki i dwa grosiki. Razem jest 10, 16, 17, 18, 19, 72 i do tego co najważniejsze wyszła srebrna obrączka. Srebrna obrączka z wody. Także tak to wygląda. Z tego wszystkiego to jestem najbardziej zadowolony, że wszedłem w końcu do tej wody, że pochodziłem w morzu. No i miałem też szczęście, że znalazłem kilka monet i tą obrączkę. Obrączka to fart jak nic, bo ogólnie biżuterii nad morzem coraz mniej znajdujemy, znaczy coraz mniej znajdujemy, bo jeszcze nie ma sezonu, ale liczymy, że później będzie tego więcej. 3 godziny chodzenia, 3 godziny odpoczynku, relaksu, 3 godziny to tyle pieniążków, ile Ewelinka podsumowała. Tutaj nie kończymy jeszcze swojego pobytu w Krynicy Morskiej. Udajemy się jeszcze na skwer nad Zalew Wiślany, żeby zobaczyć figury stojących dzików. Dzików, które są charakterystyczne dla Krynicy Morskiej. A może zobaczymy prawdziwe dziki? Bo ich, a lata ich sporo. Także kto się interesuje Mierzeją Wiślaną, morzem, to wie, że stegnie w Krynicy Morskiej dziki podchodzą taki do symbol. Ludzi. Tak, taki symbol, taki wyznacznik turystyczny, że tak powiem, o ile tak można powiedzieć. Te dziki nie są wcale wbrew pozorom agresywne. Próbują się zaprzyjaźniać, ale to wyłącznie tylko i dlatego, że wiedzą, że od człowieka dostaną jedzenie. Co jest oczywiście złe w świecie zwierząt, no bo to są dzikie zwierzęta, które powinny same sobie radzić w lesie, a nie być skarmiane przez nas, przez ludzi. Natomiast no my tego nie zmienimy, jest jak jest, ale dla nas poniekąd to też jest atrakcja, jak to wcześniej powiedziała Ewelinka. Także jedziemy na skwer. Cała rodzina w komplecie, duże, małe. I dołączyła mama dzik i tata dzik dołączył. Tata dzik za kamerą, także zobaczcie, jakie piękne figury, prawdopodobnie oblane z brązu. Także Krynica Morska, to są dziki, jak mówiliśmy wcześniej. No i to jest miejsce, gdzie wszyscy na tym skwerze nad zalewem przychodzą i sobie robią zdjęcie. I sobie foteczki. Zrobimy zdjęcie też i my. Zrobimy sobie zdjęcie. Mamy i wspólną focie, my kadr i zapis. Tak. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali,
cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.